Dzień dobry moi kochani, witam się z Wami bardzo, bardzo serdecznie i tak jak widzicie już po tytule, tak dzisiaj otworzymy sobie kalendarz flakoni, ale ten męski kalendarz, czyli ta, wiecie, teoretycznie to coś, co kupiłam dla Krzysia. Jestem mega ciekawa, co tutaj mogli, wiecie, dla mężczyzn nawkładać i czy to będą tylko kosmetyki takie stricte męskie, czy też może będzie coś takiego, co i ja będę mogła tam troszkę wykorzystać sobie. Jestem mega ciekawa. Natomiast jeżeli nie widzieliście, to tutaj Wam przypinam odcinek, w którym otwieram, nazwijmy to żeński odpowiednik tego kalendarza. Ja tam byłam z niego mega zadowolona. Wiem, że niestety jest już niedostępny, no ale cóż, jeżeli chcecie po prostu zobaczyć szczerą radość Tryfonki, to proszę, zapraszam serdecznie. Natomiast ten jeszcze jest dostępny i on w tej chwili jest na bardzo dużej przecenie, ale ponieważ dziś, jak to nagrywam, jest to ostatni dzień tej przeceny, to nie będę już nic o tym wspominać. Mam nadzieję, że jeszcze będzie w ogóle dostępny, żebyście mogli zobaczyć, a nawet jeżeli nie jest, to i tak serdecznie Was zapraszam do obejrzenia moich szczerych reakcji na temat kosmetyków. Po prostu powiem szczerze, przed chwileczką otworzyłam inny, bardzo drogi kalendarz, który mnie tak sfrustrował, że muszę poprawić sobie humor i mam nadzieję, razem z Wami mam taką nadzieję, że flakoni tym razem też nie zawiedzie i w tej męskiej wersji też przygotowali coś naprawdę bardzo fajnego. No dobrze, to myślę, że bez zbędnego gadania zaczynamy i otwieramy pierwsze okienko. Niestety, słuchajcie, zniszczyłam ten kalendarz trochę, bo tutaj wsadziłam nożyczki i taki obrzympał zrobił. Bo tutaj mamy też okienka takie, które można wykorzystać, więc no niestety nie uważałam. No ale błędy zdarzają się każdemu, umówmy się. Dobrze, to ja tutaj robię sobie dużo miejsca, kładę przed siebie i zaczynamy. No dobrze, dziwnie mi się, wiecie co, tak dziwnie mi się będzie pewnie otwierało, bo to jest kalendarz dedykowany dla mężczyzn, więc ja jestem szalenie ciekawa, co tutaj może być tutaj masę na przykład kosmetyków, których ja absolutnie nie będę, wiecie, w ogóle wiedziała, do czego to służy, bo może być, nie wiem, jakieś, wiecie, balsamy do brud, albo jakieś inne olejki do, wiecie, do pielęgnacji tej części, bo przecież teraz brody są modne i wielu mężczyzn nosi taki ładny zarost, no i żeby był pachnący, no to tam też są odpowiednie kosmetyki. Mój Krzysia nie nosi, więc mam nadzieję, że takich do brud to tutaj za dużo nie będzie, ale zobaczmy, co jest w jedynce. O, jedynka jest taka konkret cięższa. Okej, i myślę, że z tego to Krzysio będzie zadowolony. Słuchajcie, od Ritualsa mamy skrab do twarzy i to jest pełnowymiarowy produkt. Przepięknie pachnie, bo już jak wyciągałam, to po prostu czułam ten piękny zapach. Naprawdę tak bardzo męsko, świeżo i zdecydowanie. Bardzo ładnie pachnie. A ponieważ Krzysio jak na mężczyznę przystało, ma taki, wiecie, na skórek jak na niedźwiedziu, przyda mu się. A wiem, że mu się ostatnio peeling do twarzy skończył. Tak, słuchajcie, dobrze to słyszycie. Nawet mój Krzysio używa peelingów do twarzy. Ja nie wiem, w kogo on się wrodził. Nie wiem, w kogo on się wrodził, ale używa naprawdę. Ku mej uciesze i dumie, nie? No dobrze, z tego jestem zadowolona. I naprawdę, słuchajcie, całe pudełko tym pachnie. Dwójeczka. No, taka raczej nie za ciężka, duża, ale nie za ciężka. Hydrate, Sparkle and Shine. Okej. To co tutaj może być shine dla faceta? Tak, mamy tutaj 3 ampułki od Babora. Jakby to powiedzieć? Zastanowię się, czy to jest męskie, czy damskie. Pomyślę nad tym, nie? Ale może nie będę taka, niech chłopak ma, co? Jeszcze jak go poinstruuję, jak użyć. Tylko jak go znam, to on jedno po drugim użyje. No ale dobrze, może damy radę, co? No jestem bardzo ciekawa, czy jak mu dam coś takiego, czy on będzie używał. Bardzo jestem ciekawa, dobra. Dobra, niech będzie, że to jest męskie. Dobra, niech stracę. Niech stracę. Mamy tutaj 3 ampułki nawilżającą, multivitaminą i Lift Express.
Jak go zliftinguję, to go kurde nie poznam. No ale dobrze, dwójka też mi się podoba. Oby nie wsadzili tutaj czegoś, co mnie bardzo zniesmaczy, bo wiecie co, ja zauważyłam, że mnie bardzo łatwo jest zniesmaczyć i potem wyciągnąć mnie z tego nastroju zniesmaczenia jest strasznie ciężko. Naprawdę, no tak mam, no taki typ. To teraz trójka. I trójka jest tutaj z takich większych, tak, ale tak, że, tak i takich bardzo ciężkich. Ale wiecie, jeszcze tylko właśnie dokończę myśl, rzeczywiście ja tak mam. Ja bym była, ostatnio się śmiałam do Madzi racji pielęgnacji, że ja bym mogła być naprawdę takim jujojem. Słuchajcie, mogłabym być jurorem w tym Face Awards, czy jakoś tak to się nazywa ten plebiscyt. Tam się, że tak powiem, dostaje masę kosmetyków i ja bym je bardzo szybko przesiewała, bo uwierzcie mi, że czasami właśnie przychodzą do mnie paczki, to ja po dosłownie jednym użyciu jestem w stanie określić, czy ja ten kosmetyk w ogóle chcę testować, czy on się do czegokolwiek nadaje, czy nadaje się po prostu, nie wiem, do posmarowania pięt co najwyżej, tak? Chociaż stopy też nie lubię, jak mam ściągnięte, więc tak. Dobrze, zobaczmy, co jest w męskiej trójce. O, i to jest kolejna przydatna rzecz. Proszę bardzo. Normalnie pełnowymiarowy shower gel, żel pod prysznic, męski. Przypuszczam, że pięknie pachnący, ale nie będę odpakowywać, bo wiecie, to jest zafoliowane, więc odpakowywać nie będę, ale Bioderm ma bardzo fajne kosmetyki, tylko właśnie nie pamiętam, czy te żele ładnie pachną? Nie pamiętam, nie pamiętam. A, i tutaj słuchajcie, jeszcze jest napisane, że to jest zarówno do ciała, jak i do włosów, czyli facet może użyć tego jako szamponu. Idealna rzecz, bo Krzysio, jak ma za dużo nastawiane, wiecie, jak jest już szampon, żel pod prysznic, nie daj Panie Boże jeszcze jakiś płyn do, wiecie, do wanny, żeby wlewać, jakiś skrap jeszcze stał, to on się gubił, już było za dużo. Jak on ma dwie rzeczy, w sensie, o, coś takiego do ciała, do twarzy i od razu do włosów i obok piankę do golenia, to on jest najszczęśliwszy. To są dwie rzeczy, które mogą stać na wannie i on wtedy jest szczęśliwy, bo wie, czego ma używać, po czym. Bo jak jest za dużo, to się jak w to facet gubi. Ale w ogóle ten kolorek, zobaczcie, jaki śliczny jest, nie? No dobrze, dopiero trzecie okienko, a Tryfonka zadowolona. Dobrze się zaczęło. No to czwórka. Czwórka jest taka cięższa i tutaj mamy szampon, ale nie wiem, czy to nie jest szampon właśnie do brody. Nie, poczekajcie, naturalny szampon, naturalny, to nie wiem, czy mu w ogóle dam, żeby mu włosy, ta resztka nie wypadła. Do normalnych i przetłuszczających się włosów z aloesem, witaminami i jakimś, z witaminą B i ekstraktem z czegoś tam. Mówię, naturalne to nie wiem, czy mu dawać, co by mu resztka włosów nie wypadła, bo mi wypadło bardzo dużo po naturalnych szamponach, naprawdę. Piąteczka, proszę Państwa, piąteczka. O! Ja myślę, że z tego będzie zadowolony, bo tutaj, zobaczcie, tu jest narysowany mężczyzna i tutaj nie będzie mi dziamgał, że po co mu i w ogóle żaden facet czegoś takiego nie używa. Więc tak, dopadnę go w łazience, dopadnę go w wannie i mu nałożę na twarz. A co? No ale dobra, kolejna rzecz. Męska. A, i słuchajcie, i to idealne dla faceta. Jest tu napisane fast action, 5 minut. Fast action. Szybka akcja. No dobra, niech będzie szybka akcja. Krzysiu, Krzysiu, kochanie. Nie ma go teraz w domu, więc nie słyszy. Ale szykuj się, chłopie, szykuj się. A tak w ogóle możecie coś dla Krzysia tutaj napisać. Poczytam mu wasze komentarze takie od was do niego. On bardzo lubi czasami, wiecie, jak na przykład na storce się o coś zapytam, zostawię okienko, zostawcie coś dla Krzysia. To on jest taki, wiecie, taki. Nie no, w ogóle przecież oni mnie nie znają, ale tak wiecie, tak widzę, że to tak łechcze jego to ego męskie. Naprawdę, jest mu bardzo miło. Tak więc możecie zostawić na dole słówko do Krzysia. Szósteczka. No, dość lekkie. A to co? Marfa, woda perfumowana, jakaś memo, coś takiego. Nie mam bladego pojęcia, co to. Zaraz sprawdzę, czy w ogóle mu to dawać, czy mnie się to podoba na tyle, żeby on tego mógł używać. Ej, ale to tak pachnie, że ja bym sama się tym wypsiukała. To jest taki słodko-ciepły zapach.
kurde. Słuchajcie, ja mówię zupełnie poważnie. Ja nie wiem, czy ja sobie tego nie zostawię. Ale czad. A Krzysia bardziej takie świeże zapachy nosi. A ten jest taki ciepły, taki zmysłowy, trochę zamszowy. Zobaczymy. No dobrze, ale mamy szóstkę i kolejna trafiona rzecz. Siódemka, siódemko, gdzie jesteś, siódemka? No, takie średnio ciężkie. A, to już pamiętam. A to jako Earl Grey. Słuchajcie, tutaj mamy pastę do zębów. Tej samej marki była w tym, nazwijmy to, damskim kalendarzu, tylko tam był inny smak, a tutaj jest o smaku Earl Greya. Pasta do zębów o smaku Earl Greya. Nie wiedziałam, że takie są. No słuchajcie, człowiek uczy się całe życie i głupi umiera, więc bardzo dobrze, pasta do zębów przyda się. Tym bardziej w miniaturce, wiecie, na wyjazdy to jest zawsze ok. Ósemeczka jest taka malutka i bardzo, bardzo leciutka. A no i widzicie, i tutaj jest bardzo dobra rzecz, czyli nie będę musiała się z Krzysiem dzielić. Tutaj jest sztyft do ust. On takich naprawdę, Krzysio używa w zimę, wiecie, jak usta są takie spierzchnięte. Dostaje ode mnie i naprawdę on tego używa, tak więc uwierzcie mi, że ja zrobiłam totalny przewrót w jego życiu kosmetycznym. Mówię zupełnie poważnie, ale to bardzo się cieszę, będzie Krzysio używał. Kolejna rzecz, której będzie używał. No poza perfumami, bo one naprawdę tak mi tu pod nosem pachną i one pachną tak słodko. Dobra, ósemka. Teraz dziewiątka. Dziewiątko, gdzie jesteś? Dziewiątko, ty, mam. Dziewiątka jest taka duża. Dziewiątka jest, ale nie jest bardzo ciężka, jak na tak duże pudełko. Hydrogel cream. Bardzo proszę. Marki nie znam. Nigdy w życiu nic nie miałam dla Krzysia. Tutaj widzę, z tyłu jest napisane Made in Italy. No i to jest ewidentnie dla mężczyzn. Tu jest nawet narysowany mężczyzna. Tak więc to jest coś męskiego. Mam nadzieję, że nie jakieś, wiecie, naturalne coś byle co, tylko coś porządnie dobrego, chemicznego. Wiecie co, żebym ja tutaj widziała jakieś niesamowite składniki aktywne, to tutaj nic nie ma takiego, poza nawilżeniem, tak? No ale to też ma być nawilżający żel, dobra, dostanie Krzysia. Ale dostanie pudło kosmetyków! Dobra, dziesiąteczka. Okej, i tutaj mamy od Bossa shower żel, przyda się na wyjazdy. I to jest chyba klasyczny ten zapach. Tak, ten klasyczny zapach Hugo Bossa. Tak, to jest takie krzysiowe. Tak. Kolejna rzecz, z której jestem zadowolona. Ja jestem zadowolona. Ja. No dobrze. Tak, tak. To było bardzo dobre posunięcie, że kupiłam ten kalendarz. Jedenastka. Jedenastka też jest taka duża i też jest taka ciężka. No i tutaj mamy szampon po prostu. Też chyba taki właśnie typowo męski. Mhm. 91% pochodzenia naturalnego. To mnie nie cieszy akurat, ale dobra, niech będzie. To jest, wiecie, aż 9%, żeby coś chemicznego dobrego się znalazło, tak? Tak więc mam nadzieję, że to będzie coś fajnego. Dwunastka, proszę Państwa, dwunastka. I tutaj mamy żel do włosów. Raczej Krzysia nie będzie tego używał, bo on żeli do włosów nie używa, raczej pianki, ale wiecie, można wrzucić do walizki. Bo pianki to my nie wozimy raczej ze sobą, w ogóle generalnie unikamy takich rzeczy, które są aerozolami, tak, więc może się przyda. Ale to jest pierwsza rzecz taka, która może się przyda, tak, no i poza tym szamponem naturalnym, który tak... Dobrze, to teraz trzynasteczka, sprawdźmy, czy będzie pechowa. Średnio ciężka, trzynastka jest taka. Okej, okay, kolejna marka, której w ogóle nie znam, jest to coś do oczyszczania twarzy, zobaczcie, ale nie mam pojęcia, co to jest, nie wiem, co to jest za marka. Najlepsze jest, że tutaj jest napisane, że to jest molekularne. Ja sobie później poczytam o tych kosmetykach, zanim mu dam, nie? 13, 14. 14, 14 jest tutaj, malutkie.
malutkie, średnio ciężkie. O matko, a tutaj, ale zmyłka, dobra. No i tutaj po prostu jest maseczka do twarzy, która była, wiecie, tak porządnie, porządnie złożona. I tutaj też jest taki ala mężczyzna narysowany, więc dobra, też nie będzie dziamgał, jak mu będę chciała to nałożyć na twarz, nie? Z awokado i masłem shea, czyli takie po prostu nawilżenie przyda mu się. Po tym skrabie mu się przyda. I piętnastka jest taka z tych cięższych. A, i tutaj będzie pewnie do brody. Zobaczcie, coś tam. To trzeba będzie komuś sprezentować, kto ma po prostu brodę, bo Krzysia tego na pewno nie będzie używał. Jest to jakiś olejek do brody. Dobrze, to komuś po prostu oddamy. Najgorsze, że ja w rodzinie nie mam żadnych brodaczy. Macie kogoś brodatego? Napiszcie. Szesnastka. Szesnastka średnio ciężka, średnio duża. Okej, i tutaj mamy krem do rąk. No dobra, niech będzie, że oddam go Krzysiowi, ale z ciężkim sercem, bez sprawdzania zapachu. Ale naprawdę, on czasami potrzebuje kremu do rąk, nawet czasami jak gdzieś jedziemy, to się pyta, masz jakiś krem? Ja zawsze mam krem, więc wrzucę mu do samochodu, chociaż teraz jest zimno, to żeby mu się nie zamarzł, ale zaraz zobaczymy, jak pachnie. Bardzo fajny i myślę, że taki bardzo treściwy ten krem jest. I bardzo przyjemnie pachnie, no dobra, dostanie chłopak ode mnie, niech ma w prezencie. 17. Mała i lekka. Ola Boga kochana! Ta Barbara Strum 3 ml jakiegoś serum nawilżającego. No to rzeczywiście... Nie, słuchajcie, nie lubię... Dla mnie to jest próbka. To nie jest nawet miniaturka. To jest próbka. 3 ml to jest próbka. W związku z tym... Sorry, ale to mi się nie podoba. Nie lubię próbek. Próbek nie lubimy. Próbki to się dostaje przy większych zakupach w Sephorze. I to jeszcze jakieś takie po prostu serum hialuronowe. Mogliby dać chociaż, nie wiem, 5-8 ml. 18 teraz. Średnia ciężka. Taka jest. I tutaj mamy krem. To jest chyba taki sam krem, który był też w tamtej wersji, tak mi się coś wydaje i ja nie wiem, czy ten kremik to nie powędruje do niej. Muszę z tamtego spróbować, czy mi będzie pasował. Jeżeli mi będzie pasował, to go zabieram. A co? Krzysia dostanie swoje męskie kremy. I już. 19. Taka ciężkawa. Lubię te ciężkie, bo tutaj są wtedy konkretniejsze produkty. No i zobaczcie, tutaj mamy konkretny produkt, nie wiem, czy będziecie cokolwiek widzieć, to jest Versace, żel pod prysznic, ale to jest ta linia, której Krzysztof używa, uwielbiam, jak on tym pachnie, po prostu, to jest ten Dylan Blue i tak, bardzo lubię, jak on tym pachnie, zabieram to ze sobą na wakacje, co by mi tam ładnie pachnie, nie? Tutaj nie dostanie w domu. 20. Ach, na samym środku. Nie za duża, troszkę ciężka, troszkę lekka. Co to jest? Pewnie kolejna maseczka. No, tak. I to też jest taka męska, bo tu jest z tyłu mężczyzna narysowany. Proszę bardzo. Jest mężczyzna, jest. Niech będzie. Na pewno będzie wykorzystany. I to jest jakieś biocelulozy. Dobra. Niech ma chłopina. Ale tu zapakowali, pogięli. Mam nadzieję, że tam w środku nie jest pogięte za mocno. O Boziu. 21 teraz. To jest takie średnio ciężkie. A wiecie co? To jest chyba od Kiko pod oczy anty tym opuchnięciom i ciemnym cieniom. Takie coś. A niech ma chłopak. Niech se stosuje. Co nie? Oddamy mu? Oddamy mu. Nie będę taka. Ja mam tyle tych rzeczy różnych, że nie będę taka. Niech ma. No to już 22.
Jeszcze tylko 3 okienka w sumie, 22, 23 i 24, tak? 24 jest? Czy 23 tutaj? Okej, okay. I co my tutaj mamy? Okej, okay, tu jest chyba jakiś krem nawilżający do twarzy, ale to muszę doczytać, bo nie mam bladego pojęcia, co to za marka, co to jest. Jest napisane For Men i że do twarzy nawilżacz. Bardzo dobrze, nawilżaczy nigdy dość, nie chce chłopak ma. No to teraz 23 i to jest konkret jakiś, bo to jest ciężkie. Czy wy to widzicie? Słuchajcie, to jest dokładnie to samo serum, które było w tamtym kalendarzu, a z tego co pamiętam na promocji ono kosztowało ponad 400 zł i to grubo ponad 400, a ja za cały kalendarz zapłaciłam 424. Chyba 400 coś złotych zapłaciłam za ten kalendarz. To wychodzi na to, że to jest droższe niż cały kalendarz. No flakoni, po prostu szacuneczek, drodzy Państwo, szacuneczek. Zobaczę, czy tamto mi się będzie sprawdzać. Jak tak, to przykro mi, Krzysiu, ty nie masz przebarwień. No, to mnie zaskoczyli. No dobrze, to jeszcze mamy 24 okienko i zobaczmy, co jest w tym 24. Takie średnio ciężkie. A i tutaj mamy Versace Eros, miniaturka pewnie, sądząc po wielkości żadna próbeczka, tylko miniaturka, tak? Zaraz zobaczymy, ale akurat tego to Krzysio nie miał chyba nigdy, tak, to jest to. On bardzo lubi Versace zapachy, ale tego to chyba nigdy nie mieliśmy, więc sprawdźmy. Też przyjemnie pachnie. Chociaż to nie jest taki typ zapachu, za którym ja najbardziej przepadam u mężczyzn, bo wolę takie bardziej czyste. Tutaj się wkrada coś słodkiego, ale tak... Nie wiem, może już tymi kremami wszystkimi pachnę. Ale coś goryczkowego? Tak mi się wydaje, że coś tu jest gorzkiego, więc tak nie do końca, ale dobrze, dobrze. Niech ma, dostanie chłopak, a co? Tak więc tak, moi kochani, powiem szczerze, no flakoni absolutnie mnie nie zawiodło. No zdziwiona jestem, że też jest ten Murat, który tak jak mówię jest droższy w promocji niż cały był ten kalendarz. No cóż, ja ten kalendarz raczej wyrzucę, bo on jest jednak zniszczony, więc nawet nie proponuję, żeby komuś go wysłać. Ja jestem bardzo zadowolona, że go kupiłam. Naprawdę mam bardzo, bardzo dużo rzeczy dla Krzysia, z których myślę, że on się będzie cieszył. Myślę, że będzie, wiecie, cały ubaw z nakładaniem maseczek i tak dalej, i tak dalej. Tak więc cóż, ja naprawdę się cieszę. Naprawdę się cieszę. Flakoni, zrobiliście świetną robotę, zrobiliście masę tutaj niespodzianek. I tak, to było dobrze wydane 400. Naprawdę to było dobrze wydane pieniądze. W przeciwieństwie do tysiaka, który wydałam na inny kalendarz, którego chyba jeszcze nie zmontuję, bo nie chcę się irytować ponownie. Przypuszczam, że najpierw wezmę się za ten flakoni, no, a tamten sobie zmontuję kiedy indziej. I już, co by się, wiecie, nie irytować po raz drugi, oglądając to, jak go otwieram. Dobrze, kochani, nie chcę przedłużać. Bardzo Wam dziękuję za to, że byliście ze mną. Bardzo Was też proszę, napiszcie coś do Krzysia, bo na pewno będzie mu mega, mega miło. On bardzo lubi czytać właśnie te Wasze, znaczy w sensie ja mu czytam, bo nie wiem jak jest u Was, ale u nas w domu to czytata i pisata to jestem ja, nie? To jest, wiecie, na zasadzie takiej, czekaj, jak to mam postawiony w statyw. Kochanie, SMS-a trzeba napisać. Kochanie, weź mi zapisz tego, nie wiem, hydraulika. Kochanie, weź mi znajdź coś tam. Tak się to u nas odbywa, ale słuchajcie, absolutnie nie narzekam, ponieważ uważam, że mój Krzysiu jest naprawdę genialnym, łebskim facetem, który ma taką pamięć i taki zmysł gdzieś tam do biznesu i tak dalej, że te wszystkie telefoniczne sprawy i te wszystkie
pisatę czy tatę, to ja mu ogarnę, naprawdę. Niech każdy z nas robi to, w czym jest dobry. I tego się trzymajmy, całuję Was, ściskam i do następnego razu. Buziaki! Mua!